Sekwento, witamy serdecznie. Jesteś. Jak chcesz wlecieć, to powiedz od razu. No to chodź, kurwa, idiotu. No proszę. Dobra. Panowie, ja nie chcę uczestniczyć w tej miłości. No, jak powiedział, tak zrobił. Sekwento, to weź mi, bo ciebie nie słychać. Zamknij pizdę. Sekwento, skoro już jesteś, poprosimy pana dźwiękowca o mikrofon, dojdziesz do nas po prostu. Tak? I tak to się skończy. Jeszcze jest? Jest na linii, czy nie? Alan, jesteś na linii? Nie, to dobrze stało. Sekwento wpadł w lizaka. No i pięknie, brawo. No tylko z bukietem róż, przyszedł z bukietem róż, jeszcze mi podziękował. Sekwento, co to było? No co było powiedziane, tak zrobiłem, nie będzie jakiś mi kontakt wyzywał mnie, że będę coś się ruchał. Salany na łóżku, robimy partę po chuj, czy pier... Po co ta gada? Popatrz się. A to ty się zaraz popłacz. Popłacz się. Weź, człowiek. Będziesz płakał w klatce, kurwa. Będziesz, ty się tylko niech nie chlap wodą, zachowa jakąś kulturę, kurwa. No ale przy tobie nie będę kultury używał, bo ty jesteś p***a mnie, kurwa. No. Piękny, kurwa. No tak jak ty, kurwa. Ołówek. Będziesz piękny po walce. No ty też. Ci łeb rozpie... Nogę ci urwę, obiecuję ci, że nie zatańczysz więcej, no, pierdolę ci nogę, no, tylko w domu się skrętę, już mówię to przy wszystkich, skrętówką ci upierdolę kolano, nigdy więcej nie zatańczysz. Do partneru na dojdzie, pajacu, dostaniesz lufę i cię położę. Zesrasz się, kurwa. Czy jesteś takim asynchronem? 9 marca zobaczymy, kurwa. Asynchronem jesteś takim się, kurwa, nie poruszać. Zaraz, zaraz. No weź, kurwa, idioto jebana. Nawet sam wstawać do ciebie nie muszę, jebana. Jesteś piękną, kurwa. Ja rzucam. A ja będę rzucał, no i co? No bo jesteś ze... Każdy, kto rzuca, to jest agresja, to jest znak słabości. No rzuć jeszcze raz, znowu się zastanie. Nie, sekwento, nie rzucaj. Nie, chlap, chowaj kulturę. Zatnij ryj. P***o. I kto by się spodziewał po konferencji, że tak to się rozpocznie? Zobaczymy. P***aj ty, bo wychodzisz do walki, z 60-kilowym chłopem. No ściągnę największą. No to i co, i ty się uważasz za odważnego? No za odważnego. 20 kilo lżejszego chłopa wziąłeś, uważasz za odważnego? No i go rozpierdolę, no i ci pokażę, kurwa. A ja ci mówię, że nie rozpierdolę. No kurwa, no to zobaczymy. No zobaczymy, już się nie mogę doczekać. Bo jesteś zesrany, ja to ochronę zabieram. Kurwa, on się boi, jak bym był zesrany, to bym nie wziął z sobą walki, ziomek, kurwa. Wziąłeś, bo nikt inny nie chciał ci dać walki, dobrze? O tak, no, na pewno. No taka jest prawda. A ty wziąłeś, bo jesteś tak, tak samo, nie wyzwałeś kurwa szalonego, wyzwałeś tego... Nie chcieli walczyć, bo się boją, czarka czarownika, bo wyzwałeś no, tamtych. I dobrze wiesz, że twój menadżer mnie prosił, żebym wziął tą walkę z kiedy, tobą, bo kiedy nikt ci nie chciał dać walki. Ale kiedy prosił menadżer? No jak coś się z nim nie spotykałem gdzieś na prime, na konferencji czy coś, to dobrze wiesz, że nikt nie chciał. No ale to ja ci powiem jak było, nikt nie chciał dać ci walki, tylko ja. I ty sam zaczepiałeś pierwszy, kurwa, walkę dwóch na dwóch, zasłaniałeś się cały czas Pasternaki, żeby dwóch. No to już ci powiem jak było. Dostaliśmy obejrzeć cały odcinek, nie dostaliśmy pytania na Q&A, czy byśmy zawalczyli z wami dwoma, a ty wyciąłeś no, jeden no, prawie. No i wyciąłem, bo cwaniakuje się, bo z Pasternaki się zastanawiasz. No to ale nic, no jestem sam. No jest, nie ma Pasternaka, a wy we dwójkę, kurwa, za rękę z Alanem zawsze musicie razem chodzić się. Ale co, zazdrosny jesteś? No to Alan jest zazdrosny, ty jesteś zazdrosny. Ty jesteś zazdrosny, Alana, ja jestem Bogu ducha winny, kurwa. No. No i dostaniesz 9 marca. Czekam na to. Rozpoleć nogę, nogę i będziesz k***ł do końca życia. Już nie zatańczysz więcej. Ja ci to gwarantuję. Poleć nogę w kolanie. To może jestem wibratora w dupie. No to zobaczysz, kurwa. No jak sędzia mnie będzie ściągał, to ci jeszcze 300 z ciebie. Weź, kurwa, nie rozmieszaj się. No to zobaczysz. No to zobaczymy. No. Ale ze sobą. No dobra. No dobra. Czyli tak naprawdę zaczęło się to wszystko, bo ja pamiętam, jak widzieliśmy się przed konferencją chwilę, ja byłem zaskoczony, że żyjecie w tak dobrych stosunkach, ale wystarczył jeden twój wywiad. Nie używaj tego słowa przy nich, bo to chuj wiedza mi się... Natomiast widziałem, że bardzo szybko się to przeistoczyło, to tylko przez ten wywiad, sekwentor coś jeszcze. Myślałem, że jest normalne, że nie wiedział o takich rzeczach, ale może mu coś tam brakuje, może nie rucha w domu albo coś. Musiałem ujawnić brutalną prawdę, niestety. Ja jestem człowiekiem żyjącym w prawdzie, musiałem to powiedzieć. To zajebista prawda, no. Ty wiesz, co ja robię, kurwa. Przepraszam, że was obnażyłem, no ale po tym, jak tam Alan wykrzykiwał, ja zrozumiałem ten szyfr, wiedziałem, o co chodzi. Widzowie tego nie słyszeli, bo tego mikrofony nie zebrały, ale wszyscy, co tam siedzieliśmy na panelu, słyszeliśmy. Tak? I to podjechałeś sobie koninkę, czy nie? No nie, a ty włoski przefarbowałeś, bo tak się... Tak, przefarbowałem, no. Żeby ci wróżyły włosy w pierdolę. Okej. Tak. Na pewno tak będzie. No na pewno tak będzie, no. I to jest plan i też chciałem powiedzieć, że Sekwento, jak powiedział, tak zrobił, mało takich historii mieliśmy tyle, tak, ja wygrażaj się, a tutaj powiedziane... Nie będę sobie dawał, żeby wypowiadał nam, że jest z Alanem, coś tam robię w łóżku, kurwa, wiadomo, że to jest mój przyjaciel i sobie, wiesz, wiadomo, gdzieś tam jeździmy razem, bo to jest mój kolega, bratnia dusza, a on pierdolę, to jest z nim gdzieś tam w łóżku, coś robię, parter czy coś. Ty, ale jakby to, by nie, to, jakby to była nieprawda, czy on ale to nie jest prawda, kurwa, właśnie to nie jest prawda, nie będziesz tak, kurwa, w takim sposobie mówił właśnie, co jest z tym, jakiś pierdolę, czy coś. Wolę się nie dowiadywać, kurwa, nie zbliżaj się do mnie, bo po prostu czuję... No wiem, bo czuję, że... Ja czuję napięcie seksualne... No dochodź, zaraz może być... Weź wydalaj, kurwa, już pokazałeś, co potrafisz, że na siedząco cię pierdolę. No na siedząco, ty możesz wiesz, co zrobić. Ja do takich gości to nawet nie wstaję. No to dobra, zobaczymy, 9 marca będziemy, nie będziesz wstawał, no. No nie będę, bo będę leżał, od razu się położę, pójdę po nogę, wyrwę nogę ze stawu, na leżąco. A smoki były w tej bajce, latały smoki, czy nie? Nie przybijaj mi piątki, nie przybijamy piątki. Ja się od razu piątki, kurwa. Upalam ci nogę, idę na wtór. Dobrze. I będziesz pierwszym gościem, który należy... Jaki zakładnik zrobisz, że od razu tak robisz? Zakładnik jakiś, kurwa? Cała wypłata twoja. No cała wypłata, no chciałbyś, kurwa, nie?
No daj wolę, no dobra, to jesteś taki kotem, może w K1 się ponaprzedam, bo jesteś taki kotem. A, to teraz wyzywasz 20 kilo lżejszego gościa, który dobrze wiesz, że jest parterowcem. Ale trenujesz 10 lat czy 12, tak? Ja jak, kurwa, na ile, kurwa, ile mówię, 10 lat mówię, lata trenowałem w Gdańsku i 4 lata odkąd mieszkam w Warszawie. A, ostatnio mówię, że 8 lat trenowałeś czy coś. 2 plus 4 to jest kurwa 6. No wiesz, że 6, ale mówię 7 albo 8 lat do mnie. Nie, nie mówiłem, że 7 albo 8, tylko jak miałem 14 czy tam 15 lat trenowałem. No dobra, nawet 6 lat trenujesz, a ja trenuję 3 miesiące. No dobra, ja trenuję kurwa 3 miesiące i trenowałem ile, no to ogólnie. Ale przecież to tych 5 miesięcy. No to właśnie mówię. Ja cię wyzywałem, to właśnie mówię, no to 5 miesięcy temu ci wpierdolę, że trenuję 3 miesięcy. 20 kilo lżejszego gościa, z którym walczysz, że mam wyzwać. Kolej tyle. Bo już strałeś, że ci urwę to kolano i będziesz kaleką. Tak, tak będzie. No zobaczymy, no chciałbym, naprawdę pragnę tego, żebyśmy to zrobili. No uważaj, czego sobie życzysz. Dobra. Bo ty kurwa kaleką. No ty też będziesz kaleką, jak dostaniesz ten kurwa główkowy ryj, kurwa. Słuchaj, ty jesteś takim asynchronem, że nawet jakbyś bez gardy mnie pierdolnął, ty się nie umiesz skręcać, nie umiesz wyprowadzać ciosu. No zobaczymy, 9 marca. Masz czystą siłę, ale taką żabkową pijacką. No i ci pierdolę pijacką, kurwa, no. No. No i tego, czekam na to. No po prostu bawię się śmiał tak. I już ja wiem, że psycha ci leży. Ci tak samo leży. Nie, ja się nie mogę doczekać. Zapytaj, ja też się nie mogę doczekać. Że ja już jestem tak. Ja bym chciał do mnie wziął tej walki, kurwa, bym się bał ciebie, tak? Nie, wziąłeś tą walkę, bo liczyłeś, że dostaniesz kontrakt na kilka walk. Mam kontrakt. A ode mnie, mam kontrakt. Wiesz, że ja ci nie zrobię krzywdy, bo nie mam takiej siły w stójce, żeby zrobić ci krzywdę. Dobrze o tym wiesz. Wiesz, że walka się skończy, że będziesz klepał. Ale że też nie będziesz miał tyle siły, żeby coś zrobić. Ale ja nie muszę mieć. Ja cię będę dusił albo urywał ci nogę jak dziecko. No ja ci kurwa ten łeb. I cię udusił, jakbyś klepał, to ci będę dusił jak szmat. Na pewno. Najgorszą. Na pewno tak. Ty z twoim parterem na pewno. No ja nie muszę mieć parterów, wystarczy moja siła i cię złapie. Ale ty jesteś silny. Hulk Hogan polskich big fightów. No jest najsilniejszy. No jest.